Siema mordeczki, siedajcie wygodnie, weźcie sobie coś puchatego na kolankę i lecimy, ja Cię bardzo przepraszam, z nowym odcinkiem. Dzisiaj będziemy testować kolorówkę, taką bardziej high-end, Sephora, Douglas, Nabla, Tarte, jakieś tam takie różne klimaty. Będziemy przynajmniej próbować stworzyć jakiś taki ładny, fajny glam makijaż z paletą Nabli. To jest paleta Side by Side Nude Palette. W środku prezentuje się w taki sposób. Zapraszam serdecznie. Mam pewną wizję na ten makijaż, dlatego też przykleiłam tutaj tasiemkę. Zresztą wiecie, że od jakiegoś czasu te tasiemki to jest nieodłączna część mojego makijażu. Jeżeli chodzi o bazę podcieniowanie, to również powiem tak, odkryłam, spróbowałam i nie używam już niczego innego jako bazę podcieniowanie. I to jest L'Oreal Infallible More Than Concealer. Zaaplikuję go też od razu za pamięci tu. To bardzo często, oj, plumpy mi wypadł. Standardowo, jak wszystkie moje filmy, tam będzie bardzo luźny i przekadany również. Bardzo często dostaję od Was komplementy na temat mojej cery, za co bardzo dziękuję. Fun fact, ja miałam kiedyś cerę mocno trądzikową, słuchajcie, i często piszecie mi w tych komentarzach, że och, Hera, jak ja Ci zazdroszczę, żadnego pryszcza, nic bardziej mylnego. Oczywiście nie mam trądziku już tak jak kiedyś, nie mam w ogóle co porównywać, nie mam o czym mówić. Ja jestem niebieską bardzo wdzięczna za to, że ta cera jest teraz taka, jaka jest. Co nie zmienia faktu, że nadal potrafi mi się zrobić jakiś taki bardzo nieprzyjemny nieprzyjaciel i to jest właśnie taki gagatek, który zrobił mi się gdzieś tam przy tych dniach miesiąca i trzyma się już bardzo długo, nigdzie się nie wybiera. To jest taka bardzo boląca, podskórna kula, mnie przez gula. Przez dobre dwa tygodnie bolało mi po prostu tutaj cały ten obszar twarzy, także nie dało się go dotknąć. Próbowałam oczywiście to wycisnąć, nie dało się, zostało takie przebarwienie i tam nadal coś jest, także no niestety. Paleta jest bardzo konkretna, jak na paletę na mnie przystało. W środku mamy takie całkiem spore lusterko. Tak prezentują się kolory w palecie, błyski też prezentują się całkiem obiecująco. I ja zacznę sobie, słuchajcie, od odcienia Bonjour. Bardzo źle to powiedziałam, francuski nie jest moją mocną stroną. I wklepię ten odcień w załamanie o w ten sposób, żeby sobie tutaj troszeczkę zbudować. I przede wszystkim, co chciałabym zrobić, to chciałabym tak na całą powiekę ruchomą zaaplikować jakiś ładny błysk. Tych błysków tutaj troszkę mamy. Zacznijmy sobie od Ray of Light. To są takie raczej błyski bez drobinek, Magic Moment. On jest taki bardziej ciepły, różowy, o, ale już na skórze wypada dość złoto, więc raczej w ten bym uderzyła. Jeszcze mam Body and Soul, on już jest bardziej drobiniasty. To jest ten Body and Soul i chyba poszłabym w tym kierunku, czekajcie. Dobra, myślę, że jednak zaaplikujemy Ray of Light na całą ruchomą powiekę i ewentualnie tego Body and Soul gdzieś tam doklepiemy. Ja będę aplikować błysk na NYX Glitter Primer. Powiem Wam tak, błyski od Max Moto to nie są. Ten błysk jest taki płaski, taki wiecie. Więc myślę, że definitywnie troszeczkę wzbogacimy go tym Body and Soul, który w zasadzie doda nam tutaj taką drobinowość. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o błyski, to Maxmo aktualnie jest bardzo ciężko przebić. I jak pracuje się nad paletach Maxmo i potem, wiecie, bierze się jakąś inną paletę do ręki z jakiejś innej firmy, na przykład Nabli, to ma się takie chociaż Natasza Denona ostatnio zrobiła mi w jednym filmie takie well, okej. I następnie chciałabym zbudować taką mocno rozmazaną, wyciągniętą kreskę, rozmazaną od takiej głębokiej czerni, którą tutaj mamy, idącą przez jakieś tam brązik. Biorę sobie pędzel Ibra 28 i zacznę od Burn Sienna może, jak ten odcień wygląda. On się prezentuje w taki sposób na skórze. I będę tworzyć nim taką rozmazaną kreskę. Tutaj tasiemka będzie bardzo przydatna.
Dobrędowałam tutaj jeszcze odrobinę odcieniem tempera. To jest odcień, no troszkę taki głębszy i ciemniejszy, więc tak bliżej linii rzęs. Póki co prezentuje się to w taki sposób. Teraz wezmę sobie bardziej zbity, precyzyjny pędzel i to będzie Hulu DS17. I zamoczę go w czerni anti-tailed. I teraz już, słuchajcie, będę się trzymała bardzo blisko linii rzęs i właśnie delikatnie tutaj pakowała i rozcierała tą czerń. Póki co z tymi matami naprawdę pracuje mi się bardzo, bardzo dobrze. Z błyskami też niczego sobie, tylko tak jak mówię, no uważam, że jak ktoś cały czas pracuje na paletach Maxmo, które naprawdę te błyski mają tak wielowymiarowe, one są tak wysokiej jakości, to potem aż ciężko jest dogodzić. Teraz ściągniemy sobie tasiemkę. Ta-dam! Nic tutaj nie trzeba sprzątać, wszystko jest już jakby gotowe. No i tak prezentuje się cieniowanie. Myślę jeszcze nad robieniem dzióbka w wewnętrznym kąciku. Może dodam też jeszcze jakiś błysk, ale to definitywnie później. Teraz lecę za kamerę zrobić dokładnie tak samo drugie oko i wrócimy sobie z podkładem, zrobieniem całej cery, a potem będziemy kończyć oczka. No i tak prezentuje się makijaż oczka na tą chwilę. Teraz słuchajcie, jeszcze szybciutko, musterko by mi spadło. Chciałabym dać drugą szansę produktowi z Paezem. Do brwi, to jest Paeze Brow Story, wosk, mydełko do brwi, żel, nie wiem jak to nazwać. Ja go kiedyś testowałam i pamiętam, że okazał się być fatalny, ale słuchajcie, może coś się zmieniło, w sensie na pewno nie w tym produkcie, ale może jak dam mu drugą szansę, to no ja po prostu bardzo chcę, żeby ono mi się sprawdziło. Bo ma taką fajną, delikatną konsystencję, którą ja, wiecie, bardzo lubię i naprawdę, widziałam też, że kilka dziewczyn, które obserwuję tak makijażowo, używa tego produktu, polecę go, więc stwierdziłam, dobra, dajmy mu szansę. To jest moja szczoteczka, jedyna czysta, jaką miałam tutaj pod ręką, którą dostałam od Wiki przy laminacji brwi i rzęs, ale spokojnie umieję ją, wiecie, do przeczesywania na co dzień po prostu. Wylaminowanych brwi i wylaminowanych rzęs. Jakoś to się trzyma. Na pewno bardzo wygodnie mi się z nim pracuje, ale się doszukuję pozytywów, co? Nie, na pewno wygodnie mi się z nim pracuje, dlatego że on ma taką konsystencję właśnie miękką, bardziej żelową. Natomiast pamiętam, że on chyba, jego problem polegał na tym tego produktu, że on nie zastygał za bardzo. Teraz sobie przypomniałam, dlaczego się nie polubiliśmy. Bardzo ładnie pachnie. No i zrobię teraz to, co robię zawsze, czyli tak jakby dokleję te włoski w ten sposób do skóry. Ale widzę też, że ten produkt nie jest... w sensie ciężko mu ujarzmić te moje brwi, tak żeby one stały po prostu do góry, tak jak ja lubię. No ale... dokleimy. Zobaczymy tak naprawdę, wiecie co, pod koniec makijażu, to minie spokojnie z godzinkę, jak to się wtedy będzie prezentować. Czy te brwi się będą jakoś trzymać, zobaczymy. Czy to jakoś zastygnie po czasie, bo aż tak dobrze nie pamiętam. Jeżeli chodzi o makijaż cery, zacznijmy sobie od podkładu. W zasadzie to jest Serum Foundation z Tarte C. Hydroflex w odcieniu 20B Light Beige. Let's see. Będziemy z tej samej serii też testować za chwilę róż kremowy. No i teraz trzymajmy kciuki za odcień. Oj, 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 jakie to jest płynne i lejące. Jezus Maria, cieknie mi tu, Boże. Co jest z tym produktem nie tak? On jest strasznie płynny. No z wymieszania tego za wiele nie dało. Czy to powinnam... No nic, zobaczmy. Mam nadzieję, że on ma taki być. Ten produkt jest nowy, nie ma prawa być z nim nic nie tak. Wiecie, zaaplikowałam go tak od razu po prostu panicznie na twarz, dlatego że to jest tak niesamowicie płynne, że to ścieka mi z tej ręki, z tego wierzchu dłoni. Jejku, tego się nie spodziewałam. No dobra. Jeżeli chodzi o odcień, jest spoko.
Jeżeli chodzi o konsystencję, bardzo płynna. Naprawdę, słuchajcie, wodnista. Patrzcie to. Albo po prostu może prosto na skórę. Niesamowicie wodnisty produkt. Rozsmaruję go najpierw w ten sposób dłonią. Robię to za każdym razem przy każdym podkładzie kremie BB, whatever. I będę go za chwilę wpracowywać gąbeczką. Kiedy aplikuję go w taki sposób, że najpierw rozcieram dłonią, on po prostu mniej podkreśla pory. Jakby każdy produkt tego typu po prostu mniej podkreśla pory. I tylko i wyłącznie o to chodzi przy takiej aplikacji. No, krycia nie ma mocnego, to też jestem w stanie Wam już w tym momencie powiedzieć, ale zaraz spróbujemy je sobie nabudować. Ten gagatek bardzo nie chce zostać zasłonięty, widzę. Ma jakiś problem ze sobą dzisiaj wybitnie. No, ma ładne, świetliste wykończenie. Czuć, że on jest taki lekki. Natomiast krycie ma bardzo delikatne. Bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Zobaczcie, tu są dwie warstwy. Tu jest jedna. Też nie jakieś takie konkretne miejsca, które chcę, żeby miały więcej krycia, typu właśnie tutaj. Poratuję się korektorem. To mi nie przeszkadza to tak naprawdę, że produkt ma bardzo małe krycie, dlatego że ja nie potrzebuję na co dzień większego krycia przy takich mocniejszych, bardziej glam bądź artystycznych makijażach też. Nie stawiam na takie mocne full coverage krycie. Powiem tak, wydam wyrok i opinię na jego temat definitywnie później. Bo ja póki co powiem Wam, nie wiem, ja muszę zobaczyć, jak on się bardziej jakoś zachowuje na tej mojej skórze, bo póki co mam bardzo mieszane odczucia. Trochę mam wrażenie, wiecie co, jakby siedział na skórze, zamiast po prostu wejść w nią i się z nią połączyć, wiecie o co chodzi. No nic, póki co powiem Wam, że ten podkład to jest naprawdę jedna wielka niewiadoma. Mam bardzo mieszane uczucia, więc zobaczymy. Teraz do przetestowania mam puder Claressa. Nie znam tej marki, więc to będzie takie w ogóle pierwsze zderzenie z tą marką. Super Powder i to ma być More Than Filter Pressed Powder. No i producent opisuje go jako puder, który przede wszystkim robi nam niesamowitego blura na twarzy. Świetnie, nadaje się też pod oczy, jest niesamowicie lekki i tak dalej, i tak dalej. W środku on prezentuje się w taki sposób, to jest taki jasno beżowy odcień, więc przetestujemy go i na twarzy, i przede wszystkim pod oczami. Zaplikuję w okolice pod oko korektor L'Oreala, który znam przede wszystkim, bardzo lubię, ufam mu. No i zobaczymy. U mnie pod oczami trzeba, słuchajcie, działać szybko. Wygląda ładnie. Moja okolica pod oczami jest, słuchajcie, tragiczna, jest bardzo trudna. Odkąd pamiętam. Póki co wygląda ładnie. Jeżeli to tak zostanie, to faktycznie będzie ładnie. Zaaplikujemy go na resztę twarzy po kremowym konturowaniu. Wykonturowałam się na kremowe stickiem z NYXa. Bardzo Wam polecam, sticki są naprawdę świetne. No i teraz Breezy Cream Blush, również Tarte, również z tej serii C. I jest to kremowy róż. Wiecie, że ja kremowe róże uwielbiam. Prezentuje się w taki sposób. Odcień jest taki łososiowy. Jest przepyszny od aplikacji palcem. Zawsze chcę, wiecie, wyczuć sobie produkt. Aż on ma, słuchajcie, przepiękne wykończenie, takie błyszczące, takie zdrowe, glowy. Bardzo fajnie się go blenduje. Bardzo fajnie aplikuje się go w ogóle właśnie palcem. Ja oczywiście doklepię go jeszcze za chwilę gąbeczką, ale najpierw chcę tutaj sobie pomacać i dobudować. Ma przepiękny odcień. Jak widzicie, ja różu sobie nie żałuję. Dobrze, doklepmy go teraz odrobinę gąbeczką. I w ogóle spróbujmy zaaplikować go gąbeczką. No on jest, słuchajcie, po prostu przepiękny. W przeciwieństwie, może inaczej, nie w przeciwieństwie, bo jeszcze nie wiem, czy mi się podoba tamten podkład, czy nie, ale no tamten podkład definitywnie wzbudził we mnie bardzo skrajne emocje. Tymczasem tym różem jestem po prostu zachwycona. Podoba mi się też bardzo poziom jego pigmentacji, dlatego że nie przepadam za różami, które mają po prostu taką pigmentację, że wyglądam jak klaun po nałożeniu naprawdę odrobiny. I ciężko jest to gdzieś rozłożyć, wblendować, zrobić z tym cokolwiek.
ale nie przepadam też za takimi różami, które po prostu znikają od razu po wklepaniu i trzeba tylko dokładać i nabudowywać przez 20 minut. Bardzo przepraszam, padła mi bateria, dlatego wracam już w takiej bardziej ogarniętej odsłonie. I tak, zdjęłam wałek, dokończyłam troszkę makijaż, czyli dokleiłam rzęsy, jakieś takie rzeczy. I ja generalnie muszę lecieć, więc domalujemy się teraz bardzo szybko. Jeżeli chodzi o róż, sztos, zajebioza jest rewelacyjny. Dalej, jeżeli chodzi o puder, szukam pędzla. No to zaaplikujemy go sobie w kilka strategicznych miejsc, bo tak jak powiedziałam, jak dokończymy konturowanie, to będziemy go dotestowywać. Okolica pod oczami nadal wygląda bardzo ładnie i powiem Wam, że faktycznie wygląda ładnie ten puder, jeżeli chodzi o jego możliwości blurujące. On w ogóle przepięknie pachnie i wygląda... No robi takiego lekkiego blura. Nie powiedziałabym, że to jest najbardziej blurujący puder, jaki kiedykolwiek testowałam, ale faktycznie lekkiego blura robi. Jeżeli chodzi o oczy, to zrobiłam dziurki w wewnętrznych kącikach, wytuszowałam rzęsy maskarą Sky High z Maybelline i dokleiłam po jednej kępce w zewnętrznym kąciku. Na ustach mam konturówkę z NYX'a i mam tutaj płynną pomadkę z Morphe w odcieniu Pop. Mam nadzieję, że to jest odcień. I zaaplikuję ją sobie na tą konturówkę. Powinna tutaj fajnie zagrać. Bardzo ładnie. I like it. Słuchajcie, no podsumowując ten dzisiejszy makijaż, podkład wygląda ładnie. Ostatecznie podkład wygląda ładnie. Mnie po prostu absolutnie zmiotła mnie konsystencja tego podkładu, ale on wygląda ładnie. Paleta spisała się super. Jeżeli chodzi o ten produkt do brwi, no to ja Wam go polecać faktycznie nie będę. Upewniłam się, często tak robię, że jeżeli coś mi się nie sprawdzi, a uważam, że miałoby szansę mi się sprawdzić, no to daję temu produktowi XXX szans. Natomiast tutaj on po prostu nie trzyma. On nie zastyka, więc... No nie dla mnie, nie wiem. Może jeżeli lubicie takie produkty do brwi utrwalające, które cały czas z jakiegoś powodu są plastyczne, to okej. Ja fanką nie jestem, ja lubię jak te brwi, jak ten produkt zastygnie i te brwi są trzymane po prostu na mur beton. Natomiast jeżeli chodzi o róż z tego Tarte, to rewelacja, on jest przepiękny. Mam tutaj jeszcze, słuchajcie, rozświetlacz, zdążymy go na szybko przetestować, z Pretty Vulgar. Wydaje mi się, że ta marka jest dostępna w Douglasie. Ja mam kilka produktów tej marki, nigdy nie testowałam, nie wiem, czy ona wciąż jest dostępna w Douglasie, bo przestałam o niej słyszeć. Natomiast ta marka cechuje się tym, że opakowania tych produktów są takie bardzo vintage'owe, ale bardzo ładne przy tym, są przepiękne, właśnie tak jak zobaczcie tylko na opakowanie tego produktu. I to jest rozświetlacz, który teraz sobie przetestujemy pędzlem Ibra F06. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładnie się to prezentuje, ślicznie. Super, też bardzo fajne. Dobra, ja Wam za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Napiszcie, czy znacie któryś z tych produktów, lubicie, nie lubicie. Ja lecę, bo standardowo jestem już spóźniona. Widzimy się w kolejnym filmie i wpadajcie do mojego Instagrama i TikToka. Bye!